Bardzo serdecznie otwieram 25. posiedzenie sesji Rady Gminy. Chciałbym bardzo serdecznie przywitać radnych powiatowych, panią Wandę Dragan, radną powiatową, a zarazem wiceprzewodniczącą. Witam bardzo serdecznie. Witam bardzo serdecznie pana Andrzeja Grabarka, radnego powiatowego, a zarazem członka zarządu powiatu. Witam bardzo serdecznie panią prezes Danutę Mazur, zarazem honorową obywatelkę Iłowa. Witam bardzo serdecznie panią Beatę Drodowską, dyrektorkę Szkoły Podstawowej w Kielcach. I ona, proszę bardzo, przyjrzyjcie się państwo, nowa pani dyrektor, bardzo sympatyczna. Witam pana Maciej Jaroszko, dyrektora Banku Spółdzielczego Pistula. Witam bardzo serdecznie gospodarza Waldemara Kubiela. Witam bardzo serdecznie pana przewodniczącego PSL-u Przemka Wasilewskiego, bo nigdy go nie ogłaszałem, ale dzisiaj tak jakoś mi spadł i witam bardzo serdecznie. Witam panią Anetę Rozkosz, ODR Bielice. Witam bardzo serdecznie szanownych państwa radnych. Witam bardzo serdecznie szanownych państwa sołtysów. Chciałbym bardzo serdecznie przywitać pana wójta, pana sekretarza, panią skarbnik. Witam media i witam tych, co nie przywitałem, a więc pracowników Urzędu Gminy. Pozwolicie, że zadam pytanie szanownym państwu radnym, czy otrzymali wszyscy zaproszenia. Widzę, nie widzę uwag, a więc sądzę, że wszyscy otrzymali. Czy są uwagi co do porządku obrad? Proszę o głos pani skarbnik. Bardzo proszę o uwagę. Dwie uchwały. Jeden projekt dotyczy zwolnień z podatku od nieruchomości i on by mógł być w punkcie 5a. I drugi projekt zmieniający uchwałę w sprawie określenia wzorów kontrolarzy deklaracji i informacji podatkowych w punkcie 5b. Bardzo proszę o wyjaśnienie, o co tu chodzi. Są to takie zmiany dwóch uchwał. Jedna uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dotyczy usunięcia zapisu w punkcie paragrafie pierwszym ustęp pierwszy punkt drugi treści budynku gruntu zajęte na prowadzenie działalności w zakresie kultury. Te budynki po prostu, które są własnością gminy, z mocy przepisów prawa są zwolnione z płacenia podatku od nieruchomości. I drugi projekt w sprawie deklaracji i informacji podatkowych dotyczy też takiej sprawy technicznej, gdzie w zwolnieniu, w formularzu zwolnień chodzi o wykreślenie wiersza, który brzmi budynki i budowle służące do odprowadzenia i oczyszczania ścieków oraz budowle rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody, gdyż na ubiegłej sesji podjęliśmy uchwałę o zwolnieniach i te budynki, budowle służące odprowadzeniu i oczyszczeniu ścieków są niezwolnione. W związku z tym ten wiersz w tym formularzu ZM1 dane o zwolnieniach w podatku od nieruchomości musi zostać usunięty. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze uwagi co do porządku? Nie widzę, a więc przegłosujemy. Kto z szanownych państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Chciałbym szanownych państwa poinformować,
że w dzisiejszych obradach na ten czas bierze udział 14 radnych. Jedna pani chwilowo jest zwolniona, bo jest u lekarza, pani Bernard. Dotrze do nas w małym opóźnieniu. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednomyślnie, a więc przechodzimy do punktu następnego. Prosimy pana wójta o przedstawienie informacji międzysesyjnej. Panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni państwo kołtyki, zaproszeni goście. Krótka informacja, bo tutaj dużo spraw więcej, mam nadzieję, że po nowym roku będziemy podsumowywać cały rok i więcej tych spraw państwu przedstawię, ale chciałbym powiedzieć o takich sprawach jak w związku z pracami prowadzonymi nad projektowaniem i doprowadzeniem sieci gazowej, gazu ziemnego, podpisałem list intencyjny o współpracy z Polską Spółką Gazową. O co tu chodzi? Proszę Państwa, jesteśmy taką białą plamą, tak można powiedzieć, gdzie jedna z gmin jak Młodzieszyn, Iłów, Sanicki, Słubice nie mają gazu. I już jest ta informacja taka, że ten gaz ma być, prawdopodobnie ma być połączona Sochacze z Gąbinem. Mało tego, w rejonie, bo jeszcze nie ma łącz gazu, nie ma tutaj całe Nadwiśle jak Duninów i to wszystko jest już ujęte w planach, będzie po kolei wysłane dokumentacja, przygotowania i proszę Państwa będzie doprowadzenie gazu. Może to potrwać 5 lat, 6, może 4, wiadomo, ale jest już taka myśl, która mówi, że ten gaz tutaj też do nas dopłynie. Kończą się prace na przebudowie dróg Narty, Minkiny, Olunin. No bo miałem pewne obawy, proszę Państwa, trzeba podziękować Panu Bogu za pogodę, dlatego że późno pieniądze i późno wykonanie, to wiecie, człowiek drży, bo może by przyszło nawet pieniądze oddać i można by było nie wykonać tych dróg, ale jesteśmy już na etapie końcowym, mam nadzieję, że wykonamy. Dziękuję tutaj radnym też za podjęcie decyzji na komisjach wspólnych. Dzisiaj to jest wprowadzenie, bo na Olminie jeszcze zrobimy taki odcinek, który będzie odcinkiem do wsi, gdzie było wykonane 500 metrów, a teraz jeszcze tam 140 czy 130 metrów zostało. Będzie to, pani sołtys, dokończone i dziękuję tutaj radnym, bo radni jednogłośnie podjęli taką decyzję, że to wprowadzamy dzisiaj do planu i wykonamy. Proszę Państwa, chciałbym też Państwa poinformować, że jeszcze te prawy, które zostały, to usuwanie pieńków. Ale z całego serca Wam drogie Panie Sołtyski, Burmistrzki, dziękuję za pomoc, bo wiecie, te drogi jak na Nartach, na Minkinach, to jest zarośnięte tak, że ja sobie nie zdawałem sprawy, dopiero jak tam poszła rozcięłarka, ewentualnie wjechały duże samochody, dopiero było widać, jakie te drogi mamy wąskie. A teraz się okazuje, że jednak ładnie wyglądają. Ja wiem, że jeszcze na pewno dużo lepiej by wyglądały, gdyby wcześniej byśmy się za to wzięli. Ale ja wiem, że do końca też już się nie wierzyły, że te drogi będą. Tak ludzie podchodzili, o drogi prosili mocno, ale z wycinką to były takie problemy, że ja po prostu nieraz sobie w duchu myślałem, że my nic nie zrobimy. A jednak się udało, z całego serca Wam za to dziękuję. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o drogi, będziemy składać następne wnioski. Nie będę mówił, bo jeszcze Rada nie podjęła tutaj decyzji, jakie, ale jest jeszcze szansa, żeby jeszcze jeden etap taki przebudowy dróg wykonać. I mam nadzieję, że się uda, będziemy składać, proszę Państwa, wnioski. Do Fogru mogę Państwu powiedzieć, bo tu już jest ustalone, że do Fogru składamy na drogie, to jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, to jest Urząd Marszałkowski, składamy drogę zaledwie przelewnie na 1100 metrów, no bo nie możemy na dłuższy odcinek, bo tam są małe pieniądze, tam nie ma dużych pieniędzy. No i proszę Państwa, jeszcze byśmy chcieli złożyć na, rozmawialiśmy, jeżeli się uda,
ale też pan dyrektor powiedział, że nie wiadomo, czy dwa wnioski przejdą. Pan kierownik mówi, że dwa wnioski będą szły na nakładkę na Brzozowie A, bo tam jest jedna warstwa tylko, jeżeli byśmy tą nakładkę położyli, to na pewno, proszę Państwa, później będziemy mieli takie drogi do odbudowy jak Emilian, Stegna, Przejma, bo proszę Państwa, te drogi wszystkie już siadają, no bo one były wykonywane 25 lat temu, nie ma się co dziwić, tak tyle lat żeśmy jeździli, a teraz coraz cięższy jest ten sprzęt. W dniu 9 grudnia zgłosiwalne zebranie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Aktywnie Razem. Proszę Państwa, jest to jakby Stowarzyszenie Gmin Turystycznych utworzyło, jak już Państwu mówiłem, taką lokalną grupę działania, która przyjęła nazwę po fundacji Aktywnie Razem. I proszę Państwa, tam będą spore pieniądze do podziału, ale te pieniądze będą takie, one dziwne są, bo to niby to jest tak zwany PRO, czyli Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, ale te pieniądze są do ugryzienia na tak zwane małe przedsiębiorstwa, dofinansowanie i to, te wnioski już do 15 grudnia trzeba było złożyć. Dla tych gmin praktycznie pewnie jeden wniosek, jeszcze nie, proszę Państwa, nie wiem, ale jeden wniosek wpłynął. Ja się z tego cieszę, bo już dwa szkolenia odbyli. Ale zainteresowanie było małe, bo są to trudne wnioski i takie dziwne, bo tam trzeba przynajmniej jedną osobę zatrudnić. Mało tego, to jeszcze, proszę Państwa, trzeba jakby ten wniosek przygotować i złożyć na jakiś podmiot gospodarczy. To nie jest tak, że na gospodarstwo rolne, ale na podmiot gospodarczy, na przetwórstwo, na, nie wiem, może być nawet ciaskarnia, może być, proszę Państwa, piekarnia, może być pączkarnia, może nawet pierogi można i można na to tylko jedno miejsce pracy trzeba utworzyć. I proszę Państwa, nie było dużo zainteresowania, nie będę Państwu mówił, kto złożył, ale później, jeżeli prawda, że uda się ten wniosek złożyć, to Państwu na następnej sesji powiem. Jeżeli chodzi o sprawy związane, proszę Państwa, z tak zwanym króciutkim podsumowaniem spraw związanych w całości całego roku, to Państwu przedstawię na najbliższej sesji, 1 stycznia. I troszkę powiem na temat funkcjonowania Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Powiatu Kostyńskiego. Powiem też Państwu troszkę o funkcjonowaniu Rady Społecznej przy SPZ Sochacze, jak funkcjonuje szpital. Też będziemy mieli na pewno sprawozdania, bo Pan Przewodniczący prowadzi sprawy związane z funkcjonowaniem bezpieczeństwa, czyli tutaj policja. Ale muszę też Państwu powiedzieć i dziękuję policjantom, bo ostatnio na u nas się bardzo dużo jest pożarów. I okazało się, że mamy tego podpalacza, który podpalał. I proszę Państwa, z ubolewaniem muszę stwierdzić, że duże szkody zostały wyrządzone. Mało tego, jest tutaj komendant gminny, Krzysztof Ruch, z tego tytułu wiele kłopotów. Ale też nie można powiedzieć, że wczoraj też pożar, który od kominka wystąpił prawdopodobnie, czyli proszę Państwa, są różne przyczyny. Jest to naprawdę, są to sprawy bardzo trudne, bo dlatego, że ludzie na tym cierpią. To tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Przepraszam najmocniej, ale ja pominąłem przegłosowanie przed przyjęciem porządku tych dwóch uchwał, które na poprzedniej sesji były już obrabiane, ale te poprawki małe, które są, pozwolicie, że jeszcze raz szanownych Państwa radnych zapytam, czy wyrażacie zgodę na wprowadzenie tych dwóch uchwał pod punkt 5 A i B. Kto z szanownych Państwa jest za tym, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję uprzejmie. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Bądźmy teraz spokojni, pani skarbnik, że się udało nam wychwycić. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu następnego, a więc sprawy różne.
Proszę bardzo, koniec zapory, niech ręki podnoszą. Radny Pieszka. Panie Przewodniczący, nie boli. Każdy mówi o sprawach, gdzie poruszamy. Różne tematy dotyczące naszej wspólnoty gminy. Szanowni Państwo, ja nie mam środków na ten cel, ale uważam, że nie są potrzebne środki na to, żeby prowadzić politykę historyczną. Wystarczy wstać, wziąć mikrofon i mówić. Otóż, Szanowni Państwo, 35. rocznica wprowadzenia stanu wojennego należy pamiętać o ofiarach grudnia, nie tylko z 1981 roku, ale i z 1970. Także trzeba, dzisiaj to jest młodemu pokoleniu potrzebne, że Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, w skrócie WRON, to nie tylko Jaruzelski i Kiszczak, i paru innych, ale to także wikłanie z Gruczy, Syssze, wikłane tysiące osób, bo te rady, które Rady Ocalenia Narodowego na szczeblach wojewódzkich, powiatowych, gminnych, nie ponieśli ci ludzie żadnej odpowiedzialności na prowincji, zresztą często autorytetami. Ja im oczywiście przepraszam, tylko nie mówię na jakąś boską, że zabijanie ludzi było kulturalne, bo to jest ważne. Jak to roku nastrój świąteczny skłania nas do refleksji, do zadumy nad darem, jaki poświęciliśmy, czyli życiem. Widzimy otaczającą zeszłą wojnę, więc powinniśmy tęsknić do tego, aby ktoś nas łączyło. Przebaczenie i życzenie wszystkiego najlepszego naszym bliźnim są oznaką chrześcijaństwa. Budujemy od ponad 1000 lat na tych artuszkach, naszych wartościach, naszą wspólnotę. Mimo podziału. Przykre jest to, że wiele osób w Polsce w ogóle nie są w stanie zauważyć. Także ja wszystkim serdecznie życzę przyjemnych, spokojnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia. Jednocześnie w tym okresie przedświątecznym przepraszam wszystkich, jeżeli komuś wyrządziłem jakieś krzywdy. Opłatkiem, no tak jak w tamtym roku, nie będziemy się w stanie dzielić, bo dlatego, że ziemia, która zabrana lata nie została przez Komisję Komunistyczną Rada, więc na razie możliwości fizycznego dzielenia opłatkiem nie będzie, ale to nie jest wykluczone w przyszłości, że może ta ziemia będzie w stanie mieć. Zainteresowany jestem podróbieniem szczęścia, dowodzenia w sprawie podtrzymania się przez nas, nie umorzenia, tylko podróbienia. A to jest bardzo przykre, bo można było w tej sprawie uważać szanowne podróbienie i poprawę. Jest jeszcze druga bardzo sprawa wymagająca, o której nie mogę dzisiaj mówić. Dotyczy ona jednego, nie mnie, jednego mieszkańców swojego okręgu wyborczego, ale dla dobra tej sprawy, co powiem na następnej sesji, ale jest to sprawa równie skandaliczna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Chciałbym w międzyczasie serdecznie powitać tą szkołę, a więc witam panią Leokadię Brzegowską, witam bardzo serdecznie. Witam pana Jana Kraśniewskiego, dyrektora gimnazjum. Czekam na zgłoszenia, kto prosi o głos Andrzej Grabowski.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. W dniu 28 grudnia tego roku, w środę, czyli po świętach, mija 75. rocznica zrzutu cichociemnych ekipy Jacket na Las Pawlinka w Szeliby i śmierci jednocześnie pierwszych cichociemnych, którzy zginęli w ojczyźnie, w Brzozowie Starym, to jest rotmistrza Mariana Jureckiego i kapitana Andrzeja Świątkowskiego. To byli pierwsi spośród 316 cichociemnych, którzy oddali życie za ojczyznę w myśl haseł Bóg, honor, ojczyzna oraz wybacz jej wolność i zgin. Pamięć o cichociemnych żyje w nas, niech więc to hasło będzie naszym wspólnym udziałem w roku cichociemnych, który kończy się tak naprawdę za pół miesiąca, nawet może za 10 dni. W dniu 28 grudnia, więc zapalmy światełko pamięci na grobie cichociemnej kwaterze żołnierskiej w Brzozowie Starym lub przy obelisku na skwerze imienia żołnierzy AK Cichociemnej w Brzozowie Starym. To będzie znak, że pamiętamy. I z tym apelem zwracam się do mieszkańców wszystkich, całej ziemi łoskiej o zapalenie zniczy w tym dniu, który będzie aktem takim zakończenia roku cichociemnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę, no, chciałbym zabrać głos. Nie widzę. Proszę o głos, Sołtys Garska. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja ostatnio zwróciłem się z pismem o lepsze poszukiwanie w razie obrodzenia drogi przyjemnych widzów w ziemi, że korzystają z obecności jeśli radnych powiatowych, członków zarządu i wiceprzewodniczących rady. Zatem się sprawą o dopilnowanie, żeby zacząć znów trochę lepiej dbał o tą drogę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o głos pani Sołtys Gurtyna. Wysoka Rado, chciałam z całego serca podziękować za tą drogę, która jest właśnie kończona. Chciałam podziękować i za tą drogę, która zalana została we wcześniejszym czasie. No, dla mnie, w imieniu swoim oczywiście i mieszkańców, dla mnie to po prostu, jaka ta droga w niebo, niech ona nawet będzie gorsza, ale no, na pewno jest to różnica, bo nie jeździmy po domach, no nie oszukujmy się, jest komfort jaki jest. Także ja z całego serca za te drogi dziękuję. Panie sekretarzu, dziękuję również za oświetlenie. Z całego serca dziękuję. No jest fajnie, chociaż te skrzyżowania i no nie wiem, na tym zakręcie jeszcze się chyba nie świeci ta lampa, ale no mam nadzieję, że się zaświeci. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o głos Sądy Syliński. Ja mam tylko taką małą zmiankę. Tu prosto posterunek jest takie zadolenie i tam ciągle stoi woda. Studentka jest, nie odbiera. Kiedyś widziałem samochód, jak walnął tą wodę i kobieta tak opryskał. Nie wiem, gdzie ona poszła na skargę, ale to bardzo źle to wyglądało. To chciałbym zmienić. No i jeszcze do powiatowych tu państwa o drogę od Iłowa do Czuchadowu. To już jest droga też popękana. Tyle dziur tam jest, ciągle to łatają z gminy te dziurki, ale to tam tydzień na dwa wytrzymuje i więcej nic. I jest tak poczatkowana, że ona się rozleci za chwilę całkowicie. Ponieważ było polone, leśny zalew już widzę. Ale sportowo budowali i dowozili ten piach, tę glinę, później te drogi, były robione narty, widówki i tego, to tą drogę rozjeździli. Więc prosiłbym, żeby jakąś dać nakładkę, bo ta droga wytrzyma bardzo krótko. Jeszcze tą zimę może to jest jaka będzie i koniec powiem. Bo nie będzie większe koszty. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o głos pani Sołtys Zbigniew. Panie wójcie, ja wychodzę z takim założeniem, że drogę na nową wieś by się dało radę naprawić, dlatego że były ciężarówki, które brały piach na Oluni. Ciężki sprzęt, to jeździł jedna za drugą po 8 ciężarówek i teraz trzeba było to jakoś naprawić. To za to odpowiedziałam w ogóle nie, żeby to teraz naprawić z powrotem. Dziękuję bardzo. Proszę o głos pani Teresa.
Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Chciałam serdecznie podziękować w imieniu mieszkańców obwodu szkoły Kaptura, ale również przygodnych przejeżdżających koło szkoły za piękną iluminację, która z konieczności musiała być umieszczona na szkole, ponieważ tam jest najbardziej stabilne miejsce na balkonie. Nie udało się tego zrobić na drodze. Niemniej jednak cieszy wszystkich. Stworzyła naprawdę przyjemny, sympatyczny nastrój w naszej okolicy. Jesteśmy bardzo wdzięczni. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o głos pani sądnicy na radę. W tej samej sprawie też Panie Sądzie, w imieniu swoim mieszkańcom chciałam bardzo podziękować za tą drogę, której naprawdę wszyscy są bardzo zadowoleni. I miałabym jeszcze małą prośbę, tam na tym mostu, żeby jakoś tak żeby rozstrzygali, żeby tam zostały, że tam jest ten mostek, bo wieczorem tam jest Dziękuję bardzo. Prosi o głos pani sołtys. Wysoka Rado, ja również w imieniu swoich mieszkańców teraz chciałam podziękować, bo rzeczywiście są wszyscy zadowoleni i przejezdni, bo jednak skracają sobie ten odcinek do Gniewa jadąc, wiesz, bardzo dużo jest pojazdów. No wiadomo, ruch większy, ale jeszcze jedynie tylko pozostało to, co nie wyprezowane trzeba. No to bardzo jest bardzo dobrze. Dziękuję serdecznie. Sami Państwo widzicie, jak piękny opłatek gmina Jiłów ma na święta. To jest naprawdę coś wspaniałego i pięknego, co by było w sercach, w marzeniach, ośmielę się wypowiedzieć, wszystkich radnych, bo wszyscy radni byli za tym, żeby te drogi zrobić. Udało się. Liczmy na to, że będzie ich więcej. Patrzę na ręce do góry, nie widzę. Bardzo proszę pana wójta. Dziękuję. Proszę państwa, zacznę właśnie od tych dróg, bo widzicie, to jeszcze nie koniec, bo teraz jak już są drogi, to spotkałem się u pani tutaj sądy z Radzenki z osobami, które mówią, że trzeba założyć drogi spalniające. Proszę Państwa, nie od razu, ale wiecie, że ja wcale nie mówię, że nie, bo dlatego, że po prostu młodzież ma to do siebie, że jak jest dobra droga, to pędzi, jak się da. Te drogi poprostowano i po prostu tam jest tak, że można sobie rozwinąć taki 150 i to może dojść do jakichś wypadków. Mało tego, wyprezentowanie jeszcze będzie tych pieńków, będziemy to czynić dopiero później już prosić, bo to mamy za naszą. Natomiast tam jeszcze oznakowanie dodatkowe pójdzie, bo będą jeszcze te oznakowania, które musiały być postawione, to w trakcie budowy były postawione, a resztę oznakowań, proszę Państwa, będzie wykonane. Też Pani Sołtys tutaj, Jadwiga Lewandowska zgłasza jeszcze tak zwaną potrzebę oznakowania mostków albo ewentualnie zainstalowania jakichś tak zwanych poręczy czy tam, żeby no po prostu nie było też tam wypadków, bo te mosty były bardzo wąskie, droga poszła na krawędzi mostu w niektórym wypadku i tam by trzeba było, a te wiecie, że szerokości są po 4 metry, 3,5, a jednak ta droga jest w samym tym pasie tego mostu. I tu będziemy naprawdę musieli jeszcze pomyśleć i te oznakowania niektóre porobić. Natomiast patrząc z punktu widzenia, no na gwiazdkę otrzymaliście te drogi, także ja też się z tego bardzo cieszę. Dziękuję Radzie, bo to Rada podejmowała decyzję, żeby te prowadzić i się staraliśmy o to, żeby pozyskać te pieniądze. Pan tutaj Sołtys, kolega Miedzio Rybicki odnośnie drogów Suchodolne. Proszę Państwa, ja 5 lat temu, jak powódź była szansa, żeby położyć zakładkę na całej długości tej drogi. To była szansa jednak pierwszych kolejności. Ale proszę Państwa, powiat zawsze jest biedny, a to trzeba 20% dołożyć. Jest to odcinek, położony, tylko zgłoszony odcinek w Olszynie, i tam nakładkę zrobiono. Natomiast tutaj do nas teraz się ta droga posypała, to co kolega tutaj mnie mówi. Ja
nie chcę nic mówić, ale ja też proszę tutaj radnych i szanowną panią Wandę Dragan i kolegę Andrzeja Grabarka. Próbujcie jeszcze, ja z panią starostką nawet rozmawiałem wczoraj na okładku, że można, nasza gmina jest ujęta w tym tak zwanym programie jeszcze, gdzie można te drogi pobudować właśnie z tych tak zwanych pieniędzy MSWiA. I proszę państwa, z tego trzeba korzystać. My będziemy składać jeszcze następne, mamy jakiś pomysł i tutaj tylko te 20% czy 25%, bo tam chodzi jeszcze dokumentacja. Ja też chciałbym, żeby u pani Lewandowskiej, bo tam jest bardzo wąsko, chcieliśmy dwie mijałki. Ale jak się okazało, że te mijanki jeszcze kosztowały po 45 tysięcy, no to proszę państwa, zrezygnowaliśmy z tego, bo to my musimy z własnych środków dołożyć. Tych środków po prostu nie mieliśmy, ale tam by się przydały. Takie dwie i tu pani Jaka wyraziła tę zgodę, jedno na swoim, ktoś drugi też podpisał i mieliśmy już to w dokumentacji. Może kiedy w przyszłości, jak będą pieniądze, to by trzeba to zrobić, bo autobus będzie miał ciężko z jakimś samochodem większym się minąć. A tam zobaczycie, że zaraz tak to nie jeździ, tam nikt nie będzie, tam drzewo włożą, ja wiem, tam państwo zakosty. Niektórzy, tam jest tylko jeden problem teraz został, żeby młodzieżem tą drogę zrobił, połączył z Budami od Henrykowa. To proszę państwa, ta droga by się stała wtedy dopiero ruchliwą. Teraz to ona nie jest jeszcze tak ruchliwa, ale tam trzeba się starać, żeby tą drogę młodzieżenie. My próbujemy, rozmawiamy tutaj, byłem nawet w Młodzieżynie z panią Tereską, żeby się dogadać jakoś, ale my byśmy w stanie byli dołożyć drogę, żeby tylko tą drogę zrobić. Ale proszę młodzieżem wcale nie jest zainteresowany. Radni w ogóle byli nawet na otwarciu drogi w Łaziskach, bo byli zaproszeni i też tak ciężko było rozmawiać na ten temat, żeby tą drogę wprowadzić do planu, a tam jest tylko 900 metrów. Co to jest? A tam można by było też skorzystać z tego programu pomocowego, bo rozmawiałem tutaj z komisją, jak była, jeździła po naszych drogach. Wtedy pamiętam, przewiozłem mi specjalnie na Olinie po tamtej drodze i pytałem, czy można złożyć. Nie ma problemu, można by było, ale często to trzeba pochodzić trochę po tego. Trzeba dobrze wniosek przygotować, a dokumentacja, papierów, no to troszkę też trwa. Tutaj rok cichosienny. Kolego dyrektorze Andrzeju, z całego serca Ci dziękuję, bo widzicie, tych spotkań w Warszawie kilka, wczoraj, przedwczoraj, w niedzielę, jeszcze byliście Państwo, ja nie mogłem jechać, też na spotkaniu. Gratuluję Ci, że się odznaczyłem tak medalem, bo dlatego, że to jest bardzo miłe i sympatyczne. Ja uważam, że my jako gmina, a Ty jako tutaj przedstawiciel Brzozowa i zarazem dyrektor zrobiłeś wiele dla tych cichociemnych, dla upamiętnienia tego i za to chwała, bo to jest jednak podkreślenie właśnie między innymi tej tak zwanej podziękowania za to, co zrobili ci ludzie, że żyjemy w tym kraju. Taka prawda. Jak jest, tak jest, bo zawsze tam są jakieś problemy. Ale proszę państwa, trzeba powiedzieć, że dzięki tym ludziom odważnym możemy się pochwalić też wolną Polską. To, co nadmienił tutaj radny Marcin Ciślak, oczywiście 13 grudnia jest bardzo ważną rocznicą i ja uważam, że z tego tytułu też powinny stanąć jakieś miejsca pamięci. Natomiast, proszę państwa, pamiętacie państwo, większość tutaj z państwa, no może tylko ci młodzi, jak przed Jułczołby, jak stan wojenny przeżywaliśmy, jak wszyscy żeśmy się bali, jak to było okropnie, no było to coś strasznego, ale proszę państwa, jeszcze nie było takiego bardzo rozlewu krwi. Teraz jak patrzymy też na tą samą politykę, to praktycznie wtedy wszyscy byli razem, a teraz to ci, co byli tam razem, to teraz są przeciwni i walczą prawie ze sobą. To też na pewno wszystkim państwu i na pewno tutaj nam też to się wszystko nie podoba, bo dlatego, że po prostu powinniśmy mieć trochę takiego poczucia rodzinnego i takiej dobrej współpracy, bo jeżeli będzie tak, jak to się dzieje, to proszę państwa,
to takie wewnątrz rodziny, też Polska to jest jedna rodzina. My nie mamy tych muzułmanów jeszcze, jak tam ich się nastało do Niemiec, chociaż też, co się wczoraj w Niemczech wydarzyło, to jest też coś okropnego, ale coraz więcej jest właśnie tego barbarzyństwa, tego tak zwanej nienawiści jeden do drugiego, żeby mógł jeden drugiego dobyć zjazd, żeby tylko swoje myśli udowodnić, że to tak jest. Proszę Państwa, co to jest Adam Garska? Ja też proszę Was w imieniu pana Sołtysa, ja prześlę te pisma zgodnie z kompetencją, prześlemy, bo one wczoraj spłynęły. Ja je tam nawet przeczytałem, ale proszę Państwa, ja mam też prośbę do pani Wandy i do pana Andrzeja. Próbujcie włożyć jeszcze te drogi do przebudowy tych tak zwanych klęskowych. Naprawdę one mają wielkie szanse. Ze względu na to, że most, który jest na rzece Jezówce, w Lasowce, on jest mostem takim dość strategicznym i tam można by było przy przebudowie tego ten most przebudować. A ta droga z tym mostem, to ona powinna być zamknięta. Wiecie, już poprzednie, zarząd poprzednich starostwa już chciał zamknąć. Przez Niemalec 2014 roku chciano zamknąć ten most. Gdyśmy po prostu uprosili i uwagali, że nie róbcie tego, bo jak ludzie kombajnami przejadą, a on ma być zwężony tylko dla samochodów osobowych. I ja uważam, że nie trzeba zamykać, tylko trzeba przebudować, bo jest tam takiego 80% kosztów włożyć w tą właśnie drogę. No to by było tyle, bo tutaj więcej spraw nie było poruszonych. Jeszcze jest zalewanie tej drogi, tu co kolega Sołtys Rybicki Miedziu powiedział, te zastoisko przy posterunku. Proszę Państwa, ono jest, ale wiecie co? Co jest tu związane z drzewami? Ja na swojej bytności już 4 razy żeśmy huk obrali i przepychali ten rurociąg, który i odwodnienie i ma bardzo dobre. Bo ma rurociąg. To jest rurociąg, którym by można było człowieka wpuścić i poszedłby od Iłowa do Jeżówki. Bo my żeśmy tam odkopywali do Jeżówki. Ale proszę Państwa, korzenie pozarastały. Ktoś źle pomyślał, to odwodnienie zrobił tam chyba jest, nie wiem czy nie 50 albo 40 rura. Można być też gruba rura założona. Założono wąską rurę, korzenie wrastają, a jak te korzenie teraz tam wyjdą? Trzeba przebudować. Proszę Państwa, już będzie przebudowywane, całą nawierzchnię będzie miał przebudowywaną. Tylko najpierw trzeba wykonać chodniki. Widzicie Państwo, że cały czas każdy wojewódzki robi. Tych pieniędzy nie ma za dużo, ale będą robić chodniki, bo robią chodniki. Właśnie dlatego ktoś mi powiedział, dlaczego tak wysoko robią. Dlatego, że tam pójdzie 12 cm, a nawet 8-16. Tak? Pójdzie takiej nakładki, bo ta droga no, jest drogą strategiczną. Ona będzie przebudowywana. Tak samo mogę Państwa poinformować, że i Grzodów i Giżyce będą miały dokumentację i będą przebudowywane w najbliższym czasie, o ile tylko pieniądze w Urzędzie Marszałkowskim, bo to Urząd Marszałkowski finansuje przebudowę dróg wojewódzkich. A te odwodnienie, to będziemy musieli tutaj razem wspólnie z Zarządem Wojewódzkim Dróg po prostu poprawić, bo dlatego, że tu macie rację, tu astrycka ta woda, jak się jedzie na posterunek i w ogóle tutaj po nas koło urzędu i nawet takie wstrząsy, są jeszcze budynek w sensie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mam pytanie do szanownych pani Barady i Sokaczewa. Czy ewentualnie chcieliby głos zabrać? Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Państwo Radni, Szanowni Państwo. No problemy są nam znane i myśmy niejednokrotnie na ten temat dyskutowali. I myślę, że ten kierunek, o którym mówił tutaj Pan Wójt, jeżeli tylko będzie możliwy, na pewno będziemy starali się, żeby jakieś drogi wskazać do zakwalifikowania sklep żywiołowych. I to tyle, co mogę powiedzieć odnośnie posypywania. To na pewno zwracaliśmy uwagę i tu nawet byłem wtedy w gminie u Pana Sekretarza, po prostu za późno posypano.
I na to zwracaliśmy uwagę, Panie Dyrektorze, po prostu na przyszłość to posypywanie dróg, kiedy są śliskie, musi się odbywać dużo, dużo wcześniej. Natomiast o każdą jedną taką drogę będziemy starali się, jak tylko będzie jakaś namiastka, że można komisję stworzyć i przyjechać, to na pewno będziemy starali się tego dopilnować. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeśli pozwolicie, to sprawy różne punkty zamknę, bo będą jeszcze interpelacje radnych, zapytania sołtysów w późniejszej fazie, a więc przechodzimy do punktu następnego, a więc podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 i zarazem te poprawki uchwał okołobudżetowych. Bardzo proszę Pani Skarbnik. Dziękuję bardzo. A więc projekt dzisiejszej uchwały zmieniającej budżet na rok 2016 przedstawia się w następujący sposób. W paragrafie pierwszym zwiększy się dochody bieżące budżetu o kwotę 135 tysięcy złotych, a zarazem zmniejszy się dochody majątkowe budżetu o kwotę 491 743 złotych. Zwiększy się dochody majątkowe budżetu o kwotę 79 tysięcy złotych. Po czym dochody ogólne budżetu to kwota 25 832 965 złotych. W paragrafie drugim zwiększy się wydatki bieżące budżetu o kwotę 59 400. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 19 tysięcy złotych, zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 491 743 złote, zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 173 600 złotych. Wydatki budżetu ogółem po zmianach to wartość 26 303 440 złotych. Paragraf 3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2016. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2016 nie objęte załącznikiem nr 2 pod nazwą wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016. Uzasadnienie. Zwiększenie dochodów bieżących budżetu dotyczą m.in. wpływów różnych opłat w zakresie wody 10 tysięcy złotych, opłata za wodę 15, wpływy z podatku dla środków transportowych 100 tysięcy złotych, wpływy z usług w zakresie dożywiania 10 tysięcy złotych. Zmniejszenia dochodów majątkowych o wartość 491 743 zł dotyczą zmniejszeń w zakresie otrzymanych promes, a podpisanych umów pomiędzy gminą Inów a wojewodą mazowieckim na drogi Narty, Uderz, Miękniny oraz Olunina i Henryków. Łączna wartość tych zmniejszeń składa 491 743 zł. Zwiększenia o kwotę 79 tysięcy jest zawarte z tytułu odpad zagranicza prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego. Zmniejszenia wydatków bieżącego budżetu o kwotę 19 tysięcy złotych, zmniejszenia w zakresie pomocy społecznej. Zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 59 tysięcy 400 złotych dotyczą zakupów grantowych 10 tysięcy 400, zakupów Dziękuję bardzo Pani Skarbnik za przedstawienie projektu.
bardzo proszę przewodniczącego pana Waldemara o wydanie opinii odnośnie posiedzeń wspólnych komisji. Komisje, na których projekty uchwał zostały przegłosowane większością głosów za. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję co do projektu powyższej uchwały. Nie widzę. Widzę, że podchodzimy dzisiaj świątecznie i tak to powinno wyglądać. Pani skarbnik jest bardzo uśmiechnięta, wesoła, bo rzeczywiście ma bardzo dużo pracy i dobrze, że tak to wszystko idzie. Mam pytanie do szanownych państwa radnych. Czy czytać tą uchwałę, ten projekt uchwały, czy nie? Kto jest za tym, żeby nie czytać? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Projekt uchwały ma 5 paragrafów, a więc brzmi następująco. Uchwała Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2016 zmieniająca uchwałę budżetową gminy Jów na rok 2016. Paragraf pierwszy. Zwiększa się dochody, w paragrafie drugim zwiększa się wydatki, w paragrafie trzecim wprowadza się zmiany, w paragrafie czwartym wykonanie uchwały powierza się Radzie Gminy, paragraf piąty uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? 3. Kto się wstrzymał? 1. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. Chciałbym przypomnieć, że w głosowaniu nie bierze udział jedna pani radna. Przechodzimy do zmian w uchwałach okołobudżetowych. Proszę pani Starnik o przedstawienie. Pierwszym projektem dotyczącym zmian ustawy w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w paragrafie pierwszym czytamy, że w uchwale nr 115 Rady Gminy Jów z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości wprowadza się zmianę polegającą na wykreśleniu z paragrafu pierwszego, ustęp pierwszy, pan drugi, treści budynki gruntu zajęte na prowadzenie działalności w zakresie kultury. Pozostałe przepisy mniejszej uchwały pozostają bez zmian. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Uchwała powierza się po uchwale 14 dni od ogłoszenia w dniu urzędowym województwa morskiego. Dziękuję bardzo. Proszę pana przewodniczącego posiedzenia wspólnej komisji o ośmiu. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę, czy mamy czytać projekt uchwały. Kto jest za tym, żeby nie czytać? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Dziękuję. A więc mam przyzwolenie o nieczytanie. Uchwała Rady Gminy z dnia 20 grudnia zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. Podstawy prawne, paragraf pierwszy, paragraf drugi, wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy, paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa mazowieckiego. Kto z szanownych państwa radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny?
Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Proszę panią Karnisz o przedstawienie projektu następnego. Kolejny projekt uchwały dotyczy określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych. W paragrafie pierwszym przyznamy, że załącznik nr 4 do uchwały nr 70 Rady Gminy Iłów z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji i informacji podatkowych otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf drugi, wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy i paragraf 3, uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w wyniku urzędowym województwa mazowieckiego. Dziękuję bardzo. Proszę pana przewodniczącego o wyrażenie opinii w komisji. Tak jak poprzednie uchwały na wspólnych komisjach zostały projekty uchwał zostały przyjęte większością głosów. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Co do projektu powyższej uchwały? Nie widzę. Pytanie o przyzwolenie, czy mam czytać projekt uchwały? Kto jest za tym, żeby nie czytać, bo trzeba podniesienie ręki? A Jasiu? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Jest przyzwolenie, żeby nie czytać. Dziękuję bardzo. Rada Gminy Iłów dnia 20 grudnia 2016 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych w paragrafie pierwszym, paragrafie drugim i paragrafie trzecim wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa mazowieckiego. Kto z szanownych państwa rady jest za przyjęciem poprawki do wyższej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję, proszę wynik. Dziękuję, uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu następnego naszego porządku, a więc podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2017. Bardzo proszę panią Karnisz o referat. Dziękuję bardzo. Ja na wstępie powiem, bo na wspólnych komisjach nie dodałam, że po prostu opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jak również projektu uchwały budżetowej są pozytywne. I teraz przechodząc do wieloletniej prognozy finansowej, pozwolę tak w skrócie przedstawić, jeśli Państwo pozwolą. Czytamy, że przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową gminy Iłów na lata 2017-2025. Zgodnie z załącznikiem nr 1 zawalarzyna poświęcącej wieloletniej prognozy finansowej i załącznikiem nr 2 wykazującym do wieloletniej prognozy finansowej. Paragraf drugi. Stał się uchwała Rady Gminy nr 72 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Iłów. Paragraf 3. Upoważnia się wójta gminy Iłów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Tytuł umów, w których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy 2017. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Iłów. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. W wieloletniej prognozie finansowej przyjmujemy założenia dochodowych, wydatków, planowanego ochrony zadłużenia, które na dzień 31 grudnia 2016 roku to jest 6,284,023 zł, planowane spłaty zobowiązań, wydatki na obsługę długu, kwoty nadwyżki budżetowej i wykazu przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej. Szanowni Państwo, jeszcze pół godziny i zrobimy parę minut przerwy.
razie przedsięwzięć. Mamy budowę stacji uzdrowienia wody w miejscowości Lubaczów. Szerszych informacji udzieliłam Państwu razem na wspólnych komisjach. Tak jak już dodałam na początku, opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest pozytywna. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pana Przewodniczącego Wspólnej Komisji o informację szczegółową. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję co do projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej gminy. Nie widzę. Przeczytam, bo to jest bardzo króciutki projekt uchwały i będę wiązał. W sprawie projektu uchwały budżetowej na 2017 oraz wejściu wieloletniej prognozy finansowej gminy Ilm. Rada gminy Ilm z dnia 20 grudnia 2016 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Ilm. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową gminy Ilm na lata 2017-2025 zgodnie z załącznikiem nr 1. Tabela ręczna, prezentacja wieloletniej prognozy finansowej i załącznikiem nr 2. Wykaz przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej do uchwały. Paragraf 2. Traci moc uchwała Rady Gminy nr 72 na 14 na 2015 Rady Gminy i z dnia 18 grudnia 2015 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy. Paragraf 3. Upoważnia się wójta gminy już do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W punkcie B. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy 2017. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierzchownikowej gminy. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o wynik. Dziękuję bardzo. Uchwała wieloletnia prognoza została na 2016 została przyjęta. Przechodzimy do punktu następnego, a więc plan finansowy na 2017 roku. Uchwała budżetowa gminy Ilm na rok 2017. Przygotowana w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym oraz ustawę o finansach publicznych. Rada gminy uchwala, co następuje. Paragraf 1. Dochody w łącznej wysokości 24 597 961 zł. Dochody bieżące 24 557 961 zł. Dochody majątkowe 38 000 zł. Paragraf 2. Wydatki w łącznej kwocie 24 797 961 zł. Wydatki bieżące 23 130 715 zł. Wydatki majątkowe 1 667 246 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 200 000 zł, który zostanie pokryty przychodami w kwocie 200 000 zł. Przychody budżetu w kwocie 1 125 900, rozchody w kwocie 925 900 zł. Paragraf 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego przejściowego deficytu w kwocie 100 000 zł oraz planowanego 200 000 zł.
dochody z tytułu wydawania przychodów na sprzedaż napojów alkoholowych wchodzi 96 zł, a tym samym określa się wydatki w zakresie problemów alkoholowych w kwocie 85 tysięcy zł oraz przeciwdziałanie na rozwoju 80 tysięcy zł. Dochody pochodzące z okresu na gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 585 tysięcy zł oraz wydatki również w kwocie 585 tysięcy zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ustala się dochody z tytułu opłat i kasy korzystania ze środowiska w kwocie 12 tysięcy zł oraz również wydatki w kwocie 12 tysięcy zł na realizację zadań, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska. Paragraf 8. Dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w Głowie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Głowie, dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i wydatkowanych do sektora finansów publicznych. Paragraf 9. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2017 nie obiera się załącznikiem nr 2. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 7. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie wystąpiącego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 160 zł. Dokonywania zmian w ramach działu w prawie rocznym wydatków inwestycyjnych za możliwości wprowadzenia nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych. Dokonywane zmiany w ramach działu w prawie wydatków na poszerzenie i wynagrodzenia ze środków pracy, zrokowania środków budżetowych w innych bankach i uwagi niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w dzienniku urzędowym województwa mazowieckiego. Co do uzasadnienia projektu, to myślę, że przedstawiłam go wystarczająco również na wspólnych komisjach. Może tylko nadmienić, co jest planowane do realizacji inwestycyjnych. A więc w zakresie zadań inwestycyjnych planuje się rekonstrukcja studni nr 1 na stacji urządzenia wody w Kiłowie, rozbudowa systemu wodu kanalizacyjnego wraz z budowaniem przydomowych oczyszczalni budynków, przebudowa drogi gminnej w zakresie matury, rozbudowa szkoły publicznej w rozwoju starym obejmującym m.in. budowę sali gimnastycznej i budowę systemu klimatycznego budynku gminnego ośrodka kultury w Kiłowie. Łącznie to jest wartość wydatków inwestycyjnych na zadanie na rok 2017 nieobjęte WPR-em 1 547 246 zł, i w przedsięwzięciach jest jeszcze wydatek związany z budową stacji uzdrowienia wody w miejscowości Luba. Do tego dodam, że opinia też Regionalnej Izby Obrazkowej w sprawie projektu budżetu i uchwały budżetowej na rok 2017 jest pozytywna. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana przewodniczącego wspólnej komisji o opinię. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Proszę o głos radny Cieśla. Dajcie mikrofon. Szanowni Państwo, to jest taka demokracja, że właśnie wszyscy mają dostęp do głosu, a to nie radzi, gdy na stole radnych nie ma mikrofonu. To jest, nie jest przypadek, to jest atmosfera. Otóż budżet taki i absolutorium to są takie dwie najważniejsze wroki uchwały i jako taki radny opozycyjny już od 6 lat, to w zasadzie już jestem w takiej sytuacji,
sytuację, że nie musiałbym zabierać głosu, wystarczy, żebym nie zagłosował za tym budżetem i każdy by wiedział, że ma zupełnie odmienną, odmienne poglądy co do tego, jak prowadzona jest polityka finansowa przez tutaj koalicję PSL. Otóż, szanowni Państwo, gdybym zadał każdemu pytanie, co jest tak naprawdę ważne, to usłyszałbym różne odpowiedzi. Dla jednych była ważna inwestycje drogowe, dla drugich by ktoś powiedział, że no pan posłucha, szkolnictwo jest bardzo ważne, przekazanie na to środku. Jeszcze kto inny by powiedział, że służba zdrowia, tak szanowni Państwo, to są bardzo ważne sprawy, dla mnie również. Ale zobaczyłem po jednej pozycji obrona narodowa, jak my mamy zupełnie inne zapatrywanie na sprawy polskie. Otóż w tym oto punkcie na obronę narodową, gdzie trwa tak naprawdę wojna. Nie ma co w ogóle próbować jakichś innych słów użyć. Jesteśmy w stanie wojny. I to trzeba jasno to podkreślić ze względu na wydarzenia, jakie mają miejsce na świecie, w Europie. To jest szczyt wszystkiego, jak ta koalicja na ten cel przeznacza, zgadnijcie Państwo, ile? Na obronę narodową. 400 zł. 400 zł. Co można zrobić za 400 zł? Nie wiem. Nowe schema, mówić długopis. Tym się broni. Dla mnie jest to zupełnie niezrozumiałe. Ja już to sugerowałem poprzednim roku. To jest tak, że z jednej strony bierzecie zadowoleni, jesteście wszyscy pieniądze z MSW od ministra Błaszczaka, a z drugiej strony jest to bojkotowanie, takie jawne, ministra Antoniego Macierewicza, tenże w obronie narodowej. To jest wręcz skandaliczne. Szanowni Państwo, ja jestem od 6 lat radny. Pamiętam budżet w wysokości rzędu 18 milionów, kiedy zostałem radny. Teraz jest 24 miliony. Otóż każdy dobry księgowy wie, że można sztucznie rozciągać budżet. Po co na to się robi? Bo umożliwia to zmieszczenie się w współczynniku ministra Rostkowskiego z poprzedniej ekipy, tych 38%, czyli zadłużanie się. Gdyby budżet nie był tak rozciągnięty, nie byłoby możliwości zaciągania kredytu. I teraz to, o ile poszczególne działy można wirtualnie rozciągnąć, to fizycznie pieniędzy na spłatę zadłużenia nie można. I bardzo szybko to zadłużenie, ja pamiętam, zadłużenie było w wysokości 3 milionów, teraz on diametralnie wzrosło i dalsze rozciąganie budżetu dopiero pozwoli na dalsze zadłużanie się, bo inaczej to nie będzie możliwe. Jest to budżet, z którego na pewno zadowolona będzie ta część administracji, znaczy urzędnicy gminy, no bo to w stosunku ma ponad 2 milionów na gminy, to jest bardzo dużo, Tutaj można by znaleźć znaczne oszczędności i z tym, żeby to było sprawiedliwe, ja sobie to planuję jako gdyby w Radzie udało się przejąć władzę, to jesteśmy po prostu i takiej polityki, że trzeba by te najwyższe jednak pensje obniżyć. I to dziś Prawo i Sprawiedliwość dziś to pokazuje, że jest to możliwe. To nie jest tylko słowa,
rolnicy i uczciwie te środki techniczne wydały. Szanowni Państwo, ten budżet jest też takim budżetem, inwestycji to jest naprawdę ważne budżety, bo nie ma co się rozmawiać, że to jest kilka inwestycji tylko w tym budżecie jest ujętych. I to też jest tak zrobione, że w zasadzie będzie się spłacało w tym budżecie inwestycje poprzedniego roku, które już zostały wykonane. Nie ma mowy nic o wodociągowaniu w Sinach Wiślańskich, czyli ja tutaj mam czyste, to jest owszem 600 tysięcy na wyjątkowe systemy wodociągowego, ale to niewiele co mówi. Jest, ale prawdopodobnie z tego pieniądze zostaną wykorzystane. Na rozbudowę tego systemu już w poprzednim etapie, czyli niedawno się rozbudowało to, że została szansa. Ja nie wiem, szanowni Państwo, bo ja nie byłem na komisjach, jakie tam się jeszcze dyskusje toczyły, ale myślę, że to nie jest tak, jak pan mówił. No, większość zagłosowała, za. Jakie były możliwe, na pewno nie było, tak jak już na wyjdziemy, z tego, że bardzo sprawę jednym z dziękuję bardzo. Panie Marcinie, przykro nam, że Pana nie było. Myśmy cały dzień na tym debatowali, a więc wiele, wiele różnych spraw, żeśmy obawiali. Proszę panią skarbnik o wyjaśnienie. Ja tylko tak celem krótkiego wyjaśnienia. Właśnie szkoda, panie Marcinie, że Pana nie było, to myślę, że Pan by się wiele dowiedział, ale to już jest nie pierwszy raz, że Pana nie ma i później są jakieś niejasności, niedomówienia. I tak z tego, co mi się udało zapamiętać, to tak spróbuję po prostu powiedzieć pokrótce. Przede wszystkim obrona narodowa, kwota 900 zł. Na obronę narodową nie potrzebujemy, nie ma takich potrzeb, żeby zabezpieczać, jak nie wiem, jakichś magazynów, nie wiem, innych materiałów kupować i wyposażenia. Środki na ten cel są przeznaczone i pochodzą z dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. I to jest właśnie kwota 400 zł. Dalej tam, wie pan, pan jeszcze wspominał o tym, że budżet się rozciąga, o wskaźniku artykułu 243. No powiem panu szczerze, że tak, rozciąga się, ale zapyśli pan, że to czym jest spowodowane. Dochodzi na nie zdecydowanie znacznie więcej zadań. Przede wszystkim na chociażby samych dotacji w zakresie, począwszy od Urzędu Wojewódzkiego, począwszy przez składki na ubezpieczenie zdrowotne, świadczenia, działalność pomocy społecznej, program 500+, to łączna wartość tych dotacji to jest ponad 7 milionów złotych. To jest kolejna sprawa. I te dotacje wcale nam nie pomagają w usprawnieniu wskaźnika z artykułu 243, a wręcz odwrotnie, one nam im więcej otrzymujemy tych dotacji, między innymi na program 500+, czy wiele innych programów, które zostaną wprowadzone, to one nam jak gdyby psują ten staż. To tyle myślę. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Mam pytanie do szanownej Państwa Rady. Długi projekt jest uchwały. Czy mam go czytać, bo pani skarbnik to przeczytała i to znamy już praktycznie lekko na pamięć, bo i na komisjach i dzisiaj, a więc przegłosuję też za tym, żeby nie czytać projektu uchwały. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny?
Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Pozwolicie, że przedstawię skrót. Uchwała budżetowa gminy Iłów na rok 2017 z dnia 20 grudnia 2016. Paragraf pierwszy dochody, paragraf drugi wydatki, paragraf trzeci różnica, paragraf czwarty limity, paragraf piąty rezerwy, paragraf szósty dochody i wydatki, paragraf siódmy ustala się dochody, paragraf ósmy dotacje podmiotowe dla, paragraf dziewiąty wydatki na zadania inwestycyjne, paragraf dziesiąty upoważnienia się wójta gminy do, paragraf jedenasty wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy, paragraf dwunasty uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Kto z Pani Sprawozdawcy jest za przyjęciem powyższej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Proszę dłużej przytrzymać, żeby tu dokładnie podać. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Proszę o wynik. Dziękuję uprzejmie. Budżet, panie wójcie, został przyjęty. Gratuluję. Gratuluję pani skarbnik za to, że dobrze opracowała. Wiadoma sprawa, że w ciągu roku spółka jest zawsze otwarta i musimy zmiany wprowadzać. Prosi o głos pan wójt. To znaczy króciutko. Dziękuję, Wysoka Rado. Budżet jest taki, jaki jest. Proszę Państwa, najważniejsze, że jest przyjęty. To po pierwsze, a po drugie, w budżecie to jest tak, że zawsze go trzeba modernizować i zawsze szukać dodatkowych dochodów. I to, co tutaj radny Marcin Dejka powiedział, to nie znaczy szukać tych dochodów, które nam z góry przychodzą, bo one nam palą mocno w budżet, tylko szukać dochodów tych, które dają nam możliwości inwestycyjne. Bo każda złotówka inwestycyjna pozwala nam na lepszą płynność w tym budżecie. I tak to jest, proszę Państwa. Budżet zaczyna się w takiej wysokości, a kończy się, ile się jeszcze pozyska środków wewnątrz. A na pewno takie się tu pojawią, bo jest rok. Proszę Państwa, mamy kilka wniosków złożonych, bo mamy, Państwu muszę powiedzieć, że przeszedł już wniosek formalny na odnawialne źródła energii. Mamy pozytywną opinię, przeszedł wniosek formalną procedurę, a może przejdzie i merytoryczną, proszę Państwa, będziemy to realizować. Mało tego, mamy złożony wniosek do progu na usługi dla ludności, na oczyszczalnię ścieków. Proszę Państwa, tam jest cała tak zwana przebudowa już reszta tego wodociągu, o którym tak się na wszystkim marzy, że cały czas mam kłopoty, nie ma tutaj Pani Marty Urmania z tym Bieniewem i z tym Arkiechowem. Bo z Arkiechówkiem to tam nie będzie już problemu, ta Violeta powiedział, ale cały czas mam problem z Bieniewem i z Arkiechowem. I to jest, proszę Państwa, dla mnie w ogóle nie do pojęcia, bo może być tak, że my nasz wniosek znów przejdzie tą opinię formalną, a proszę Państwa, nie będziemy mogli załączyć dokumentów, jak nie jest potrzebne pozwolenie na budowę. I co wtedy? Co ja wtedy zrobię? No, powiemy, że nie ma wodociągu. I proszę Państwa, tu trzeba znowu pracować, ale są straszne problemy z tymi projektami, z tymi dokumentacjami. To nie jest takie proste, to jest cała procedura postępowania. I to właśnie widać. Mamy nową inwestycję, proszę Państwa, którą wprowadzamy. Ja też tak, nawet się trochę obawiam, ale tu my, nasza kadencja to się niedługo kończy z dyrektorem Andrzejem Grabarkiem, bo dlatego, że nasz wiek już jest taki, jaki jest i chcielibyśmy uwieńczyć tym, że te pozwolenie na budowę, które mamy na budowę sali gimnastycznej w Krosowie, ono będzie zrealizowane. A przynajmniej nie w jednym roku, ale w trzech. Rozłożymy to na etapy, proszę Państwa, jak się zacznie, to może się i skończy. Nie ma pieniędzy na tylko jedynie Urząd Kultury i Turystyki.
ma jakieś tam pieniądze i można pozyskać środki, natomiast nie ma innych środków. Mało tego, nie wiadomo, co jest wszystko na tą kochaną reformą. Chyba, że prezydent zawetuje, na co czekamy usilnie, bo przysłałem sobie, jeżeli wejdzie w życie, to na pewno też poniesiemy z tego tytułu spore koszty i dużo problemów. Tak, to naprawdę różnych problemów. Także nie chcę na ten temat gdybać, ale mam nadzieję, że ten budżet jest na miarę naszych możliwości. Będziemy starali się, Wysoka Rado, realizować to zgodnie z tym budżetem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, chciałbym poinformować, że Soki i Jabłuszka to są od Przemysława. Dziękujemy serdecznie. Natomiast ciasta części są od pana Nowakowskiego. Życzę smacznego i ogłaszam 15 minut przerwy. Witam Państwa bardzo serdecznie. Rodzice, młodzieży? Nie? Dziadkowie. Witam bardzo serdecznie. Miło nam, że Państwo będziecie na tej uroczystej grze. Bardzo proszę Państwa. Pani Skarski. Paragraf pierwszy. Uchwala się ekwiwalent pieniężny dla członka ochotniczej straży pożarnej działającej na terenie gminy Jumów, który uczestniczył w zadaniu ratowniczo-gaśniczym w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej lub gminy Jumów w wysokości 12 zł za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczo-gaśniczym i 6 zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym. Dotychczasowe stawki to 10 i 5 złotych. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 117 z dnia 17 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej. Uchwała będzie przyjęta z dniem podjęcia rozmowy obowiązującego obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku. Dziękuję bardzo. Proszę o głos pan wójt. Proszę Państwa, Wysoka Rado, nie byłem na konwencie wójtów w gminie Broku. Odbywał się konwent i tam ustalono właśnie między innymi tą stawkę. Ja zwróciłem się do komendanta Szybka Roga, żeby przeanalizować ten temat. Bo jeżeli, proszę Państwa, wszystkie gminy ościenne powiatu starczewskiego taką stawkę będą miały, a nasze chłopaki ze straży ochotniczej będą miały stawkę 10 zł, bo taka obowiązywała do tego roku, to będzie nieładnie, będziemy po prostu gorsi. A jednak tych pożarów mamy sporo, mało tego, żeby nie podpalali, bo proszę Państwa, jak chcą podpalać, to zmniejszymy tą stawkę, bo wiecie, takie to bywają te przykłady tej tak zwanej dobrej roboty. I prosiłbym Wysoką Radę o uwzględnienie tego, bo jednak oni ciężko pracują, szczególnie jak słowa się pali, albo te duże bele, to naprawdę byłem przy kilku pożarach, to często trzeba się napracować, to jest kilka godzin pracy. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję co do projektu powyższej uchwały. Proszę o głos Rady Dziś. W jakim straży powinny pożarne iść, to się powinna odbyć taka szeroka debata, czy ten model z 20-lecia międzywojennego rozwijać, czyli to takie ośrodki były kulturalne, ośrodki patriotyzmu, ośrodków tak naprawdę postawiania Polaków do służby wojskowej, dźwięku wojskowych, to jest tutaj na razie dla tych ochotniczych straży pożarnych kontrolowane przez system sowiecki, to jest w ogóle niezrozumiałe są
tematu, bo warto o tym wspomnieć. Ja absolutnie nie podniosę ręki za pan Michałowi mężczyźnie, bo wiem, że po prostu wielu tych ochotniczych członków Straży Pożarnej, nie tych młodych, ale tych starszych, to są po prostu służby wojsko-komunistyczne, ONO. Oczywiście jest taka sytuacja, że funkcjonariuszom z dzieci zabiera się uposażenie tych, którzy odpowiedzialni są za załamanie demokracji, za wyższą zbrodnię. A tutaj często ci sami ludzie, pani obojętni z bronią, też trzymali ryza, podnosili. Dzisiaj na tym grupie miałem podnieść im wynagrodzenie. Wniosek był, nie tylko ma stanowisko, ale to jest wszystko jedno z drugim powiązane, nie ma oddzielenia, bo inaczej bym patrzył na tych młodych ludzi, to i rzeczywiście mógłbym... Panie Marcinie, proszę zapoznać się ze statutem straży i tam jest określony, kto może brać udział w pracach gaśniczych i jakie uprawnienia powinien mieć. I to jest niepotrzebne. Ja mówię pokoleniowo, że nie. Natomiast otwarty jestem na współpracę z młodym pokoleniem i dobrze by było, żeby oni przejmowali inicjatywę. Że na razie się tak... I to robią. Nie, to pod kontrolą tych, że starszych jest to się mówi funkcjonariuszy. Bez przyszłej z tego dobrego dnia. Z tym, że ja wszystkich mówię, ale nawet wszystkich to określam często. Ja wszystkich do wspólnego worka nie wrzucam, bo niektórzy są naprawdę bardzo porządni ludzie. Ja nawet część to malutko, nie powiem, że tam na bardzo jednej ręki, żeby policzył takich strażaków i funkcjonariuszy, z którymi mam kontakt i oni też to wiedzą, że to jest ze staży, bo to jest, polityczna, bardzo polityczniona struktura podzielająca od PSL. Ale proszę nie politycznie. No, panie przewodniczący, w tej gminie to trudno, żeby cokolwiek miało swobodne działanie, no tak samo jest tutaj straży pożarne, ale to trzeba robić, to się nie można poddawać. I po to mam głos, swoje racje. To nie są tylko moje, bo tak często Państwo patrzycie, jak ja mówię jakąś samostronę wyspoma, to jest nieprawda. Im więcej się prawdy mówi, jak jest, tym tak naprawdę ludzie z większą darzą mnie estymą i... Przepraszam bardzo, głosował Pan przeciwko budowie strażnicy Włada. A to ja powiedziałem... Po co ta wypowiedź dzisiaj niepotrzebna? Dziada, pradziada, panie poprzedzaczony. Dziękuję bardzo.
prosi o głos radny Krakowicz. Brałem udział w powodzi, ale tu nie wziąłem za to złotówki, ponieważ nie mogłem wziąć, bo już miałem wiek taki, który nie pozwala mi brać udziału. Ale wtedy nie patrzyło się, co mam uprawnienia, każdy brał opadę, sypał ten wiatr, żeby je bronić przed tą powodzią. Natomiast powiem tak, moja przynowie. Wszystkie gminy mają dom starszy podwyższoną o 2 złote. Ja nie wiem, ja nie powinienem się podać, bo nadać radę, bo będę prawie zabrać głos, ale bardziej nigdy tam do pożaru nie pojechał. Nie wiem, jakie tam ludzie strażacy ponoszą, ile braci wpadają i te 12 złoty za godzinę, to mnie się wydaje, nie jest to stawka wykorowana. Tak jak mówię ja, tak, jako prezes gminny, czy teraz ostatecznie, ja złotówki nie biorę żadnych prowizji ze straży. Także nie proszę tam z tym nie łączyć, a ze strażakom to się te po 12 zł moim zdaniem należy, oni się zabrają. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z kamer zabrał głos? Nie widzę. Prosi o głos pan komendant Dróg. Dziękuję, kto jest przeciwny?
Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję za upoważnienie, żeby nie czytać. Uchwała Rady Gminy Miłowiec z dnia 20 grudnia 2016 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczych straży pożarnej. Paragraf pierwszy, paragraf drugi, paragraf trzeci, stawki wszyscy wiedzą jak jest 12 i 6 zł, paragraf czwarty, uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o wynik. Dziękuję. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu następnego, a więc 9. Przyjęcie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2017. Temat ten przedstawi pani Kamysia Wojto. Bardzo proszę w miarę to w skrócie, żeby, bo wszyscy radni znają ten program, żeśmy nad nim dyskutowali na wspólnej komisji. Bardzo proszę. Życia oraz uczących umiejętności potrzebnych do życia bez alkoholu.
Zmiana zachowań postaw mieszkańców gminy, podniesienie ich świadomości obowiązków, naruszania pochodzi. Zachowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej na szkodliwe postępowanie osób nadużywających alkoholu, w szczególności przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków poprzez przekazanie informacji na temat placówek leczniczych, grup terapeutycznych, publicznych ośrodków zamkniętych osobom uzależnionym i ich rodzinom, przekazanie informacji na temat ruchów samopomocowych, miejscach i wspólnotach AA, finansowanie konsultacji lekarskich, psychologa i psychiatry, opinie na potrzeb sądu, osób, z którymi pracuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, składanie wniosków do sądu o szczęście procedury zobowiązania do leczenia odwykowego, wprowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi i ich rodzin. Udzielanie rodzinom, które występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Kontynuowanie współpracy z poradną leczenia uzależnień w zakresie wymiany informacji i kierowania pacjentów, pomocy ofiarom przemocy domowej oraz współdziałanie z instytucjami mającymi zapewnić pomoc prawną oraz materialną, prowadzenie edukacji publicznej poprzez zakup ulotek, broszur, poradników, dofinansowanie kosztów wypoczynku letniego z programem socjoterapeutycznym dla uczniów z terenu gminy, finansowanie szkoła zajęć i programów profilaktycznych, współpraca z policją w zakresie procedury niebieska karta, współpraca z zespołem interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, podnoszenie kompetencji członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członków zespołu interdyscyplinarnego i nauczycieli. Następny punkt. Wprowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych poprzez finansowanie organizowanych w szkołach i innych placówkach programów, warsztatów, przedstawień profilaktycznych zalecenia dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie zajęć prowadzonych w dzieciach szkolnych, zakup pomocy wyposażenia w celu prowadzenia zajęć profilaktycznych, udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym adresowanych do różnych grup wiekowych. Zakup i rozprowadzenie materiałów informacyjno-edukacyjnych, organizowanie i dofinansowanie lokalnych imprez profilaktycznych, przegląd konkursów, wydarzeń o charakterze dobrowolnym, rekreacyjnym, sportowym i edukacyjnym. Podejmowanie działań grup i aktywów skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych. Wspomaganie działalności instytucji stowarzyszeń osób fizycznych do rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Wspieranie działalności instytucji stowarzyszeń i organizacji poprzez zabezpieczenie środków finansowych na działania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznych. Wspieranie ich działań zmierzających do ograniczenia i zapobiegania przestępczości i demoralizacji nieletnich. Współdziałanie z GOS, udzielanie pomocy w zakresie pracy socjalnej dla rodzin z problemami alkoholowymi i ich rodzin. Rozdział 6. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w artykule 13 i 15 ustawy o wychowaniu przejrzystości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w roli oskarżyciela publicznego poprzez podejmowanie działań interwencyjnych wobec prowadzonych pomocy alkoholowych, podejmowanie działań interwencyjnych wobec przypadku sprzedaży podawania na pomoc alkoholowych, umieszczenie nieletnich na kresie, prowadzenie kontroli punktu sprzedaży i podawania na pomoc alkoholowych w zakresie przestrzegania ustawy, podejmowanie przed sądem w roli oskarżyciela publicznego, podejmowanie wniosków przedsiębiorców ubiegających się o wyzwolenia na sprzedaż na pomoc alkoholowych. Przewidywane efekty realizacji programu. Podniesienie świadomości mieszkańców gminy wobec skutków nadużywania napojów alkoholowych. 2. Zwiększenie zaangażowania lokalnej społeczności w działania związane z ograniczeniem spożycia napojów alkoholowych.
zawodowych. Udzielali profesjonalnej pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom. Zmniejszenie skali dysfunkcji występujących w rodzinach wynikających z uzależnienia i skutków uzależnienia. Przewidywano koszty realizacji głównego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w roku 2017 szacuje się na 85 tysięcy. Dziękuję bardzo. Proszę przewodniczącego wspólnej komisji o reportaż o sprawozdaniu komisji. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję i co do projektu. Proszę o głos na dyskusję. Szanowni Państwo, ja byłem taki bardzo, że ten program działania przyczynki rozwiązywania problemów alkoholowych był przyjmowany na terenie zamkniętych, znaczy nie zamkniętych, ale nie ogólnodostępnych, takich jak teraz. To jest poważny problem, zaapelowałem, że widać w tym kierunku jakieś zmiany, ale potrzebne, bo musimy też spotkać i tym problemom się przysłuchać. Jest zupełnie inaczej żyć pani codziennie niż to, co pani tu przedstawiała w tym dość obszernym materiale, bo złapałem taką sekwencję, że muszę się postanować z tym takim życia trzeźwości. No niestety krótkiem nie gminem ja staram się proponować tych życia trzeźwości, ja nie małżonka, no nie cieszymy się szczególnym jakimś właśnie zdaniem, wręcz przeciwnie, jest często człowiek z tego powodu szykanowany, ale no też nie ma się z tego powodu to poddawać na niej przyjmować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja najmocniej przepraszam, ale młodzież nasza kochana jest przebrana i musimy troszkę podkręcić młynka, po prostu, żeby szybciej zamknął się te obrady. A więc zamykam dyskusję co do projektu. Pytanie do szanownych Państwa radnych, czy czytać projekt uchwały, czy nie? Kto jest za tym, żeby nie czytać, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Pozwolicie, że tak mówimy uchwał. Projekt uchwały Rady Gminy Miłowiec dnia 20 grudnia 2016 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2016. Paragrafie pierwszym uchwala się program, paragrafie drugim wykonanie uchwały czyni się odpowiedzialność wójta, paragraf trzeci uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały został przyjęty. Przechodzimy do punktu 10. Interpelacje Rady i zapytania są. Czy są takie, czy sobie odpuszczamy już w tym roku? Czekamy na dobry występ młodzieży. Nie widzę, a więc jesteście za moim stwierdzeniem, a więc poczekamy, niech nas młodzież rozwiąże. Punkt 11. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Sejmu. Kto ma jakieś uwagi? Dziękuję. Czy są jakieś uwagi do protokołu? Nie. Umówmy się w ten sposób, że będziemy głosować poprawkami wniesionymi
do protokołu. To, co pani i panów radnych jest za przyjęciem po protokołu poprawkami, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję uprzejmie. Ten przeciwny nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Pozwolicie, że zamknę 25. posiedzenie Czeskiej Rady Gmin. Chciałbym serdecznie podziękować za udział w dzisiejszym posiedzeniu. Chciałbym, szanowni państwa, radnych zaprosić 30. na posiedzenie o godzinie 9.00. To będzie tak zwana sesja Rady Czyszcząca, a więc sprawy budżetowe wyłącznie i na tym byśmy w tym roku zakończyli. Szanowni państwo, jeśli pozwolicie, poproszę młodzież z boku. Szanowni państwo, jeśli pozwolicie, za chwilę będzie słowo Boże przedstawi je młodzież, młoda dziewczyna, a więc tym razem odmiana. W każdym roku słuchaliśmy kolegi Edwarda, dzisiaj będzie młoda dziewczyna, później będzie dzielenie się opłatkiem, ale to już zostawiam tutaj wolną rękę, bo dobrze by było, żeby to młodzież nie trzymać, żeby ogólnie się podzielić. Ale to ma życzenie, znowu się podzielić, bardzo proszę. No.